Siemandero, witam wszystkich serdecznie na kanale Agro93. Dziś miał być trochę inny odcinek, ponieważ czytając wasze komentarze, doszedłem do wniosku, że sam własnoręcznie z tą hydrauliką nie dojdę, nie mając zegara i nie mierząc ciśnienia na wyjściach, więc zamówiłem sobie zegar. Najprostszy zegar po prostu z znanego portalu aukcyjnego. Taki najprostszy po prostu, żeby go wpinamy z końcóweczką, wpinamy go w złącze i widzimy, co się dzieje na rozdzielaczu. I tak samo zrobimy również ten rozdzielacz. Zmierzymy sobie rozdzielacz tylny, który steruje podnośnikiem, ale zmierzymy sobie również rozdzielacz tutaj tura. I będę wtedy wiedział po prostu, co mu jest. Podejrzewam, że na 99% jest uszkodzony rozdzielacz podnośnika. Dlaczego tak stwierdzam? Dlatego, że on od początku był nie tego. Że tak powiem krótko, nie tego. Dlaczego tak mówię? Ponieważ od początku był z nim problem. Mianowicie takiego typu problem, że jak nie miałem jeszcze węży z końcówkami z tyłu, czyli z wyjściami, to po prostu był podłączony sam podnośnik. No i wiadomo, to jest na niby dwusekcyjne, ale na jednej dźwigni. I jak chciałem sterować podnośnikiem, czyli opuszczamy, podnosimy, to przepuszczały wyjścia hydrauliczne. Pchało olej, wiadomo, że nie pod takim ciśnieniem jak tu, ale pchało olej na wyjścia hydrauliczne. Dlatego podejrzewam, że ten rozdzielacz dokonał żywota i robi to, co robi niestety. No innego, powiem wam, rozwiązania nie ma. No, tutaj wszystko nie opuszcza, nie nic. Cylinder, tłok, wszystko jest ok, szczelne tam jest. Teraz pompa nowa, napęd nowy, filtr nowy, olej nowy, wszystko jest nowe. A on dalej nie ma siły podnieść talerzówki. Więc, a tur dźwiga, bo podłączyłem do niego poza już kamerą łyżkę, nabrałem sobie grysu. I na wolnych obrotach idzie. Czy zimny, czy ciepły, nie? A tutaj jest problem. No i rozdzielacz sobie najprawdopodobniej, jeżeli już będę kupował ten, nie wiem, czy da radę już objechać jeszcze koniec sezonu. Także najprawdopodobniej jeszcze przed końcem sezonu wpadnie rozdzielacz czterosekcyjny. Tylko, że zastanawiam się, może wy mi doradzicie. Czterosekcyjny, ale chcę sobie wziąć taki, żeby miał, można powiedzieć, że wszystkie sekcje pływające. Co wy na to? Bo są takie, z jedną sekcją pływającą, z dwiema sekcjami pływającymi, z trzema sekcjami lub ze wszystkimi sekcjami pływającymi. Co wy byście o tym powiedzieli? Sekcje pływające, no czasami się przydają, na pewno do podnośnika się przyda. A jeszcze ciekawe, czy by sekcji pływającej po prostu nie zastosował. Znaczy tak, ogólnie to chcę rozbudować sobie hydraulikę, jak sami dobrze wiecie. Dlatego patrzę tylko i wyłącznie czterosekcyjne i jedna sekcja podnośnik, dwie sekcje sobie puścić na tył, czyli dwie pary wyjść zrobić. Jedna sekcja nam zostaje i tą sekcję właśnie ostatnią chciałbym zrobić na wyjścia hydrauliczne przy tuzie. Bo jak sami dobrze wiecie, tuz jest sterowany z tura, tak? Z jednego rozdzielacza. A tutaj bym sobie zrobił ostatnią sekcję, właśnie sekcję bez elektrohydrauliki, ale właśnie na wyjścia na pług tutaj do śniegu, czy tam na jakąś inną maszynę. Ewentualnie przeszło mi przez myśl jeszcze podczas przeróbki, bo teraz to ten rozdzielacz po prostu by był podłączony tak jak jest, potem byśmy kombinowali z tą hydrauliką, rozbudowywali. Ale przeszło mi jeszcze przez myśl rozdzielacz, ciekawe czy jest 5 sekcji, nie sprawdzałem, 5 sekcji z pływającymi. To wtedy bym oswobodził rozdzielacz ładowacza czołowego, tura, i podłączyłbym po prostu wszystko pod, no, tuz, żeby był podłączony, wyjścia hydrauliczne w tuzie, podnośnik plus wyjścia tylne. Jeden rozdzielacz, żeby to obsługiwał dźwigniami.
I powiem wam, że to nie byłby głupi pomysł, powiem wam szczerze. I to właśnie fajnie by było, jakby to były sekcje pływające do. Może nie tak do pługa, do śniegu, bo tam to sekcje pływające niepotrzebne, bo jak przekręcimy lewo czy prawo, to tam kij, on tak ma być. Ale na przykład do tuza. Wpuścimy blokadę, sekcję pływającą i już wiem, że on będzie pracował swobodnie góra-dół w razie czego. To by była fajna myśl. No, trzeba by się zainteresować. Ale mianowicie, miał być taki film, niestety takiego filmu nie będzie, manometr mi nie doszedł. Przyjdzie pewnie na dzień, za dwa, nie wiem. To będzie następny filmik, a dzisiaj bierzemy się za smerficzka. A mianowicie, co będziemy w smerfiku robić? Już wam pokazuję. W smerficzku będziemy sobie uszczelniać silnik, bo zobaczcie się. Oliwa. To jest oliwa. Agrodej skosztuje oliwa. Czyli dobrze sądziłem. Tutaj mamy odmy pouszczelniane. Jest wszystko tutaj git. I co się dzieje? No dzieje się, no leci, tak? Leci, leci, skąd leci? Doszukiwałem się dziury w całym. Tutaj nawet, że nie leci na tych dwóch już. Tylko na tym napierdziela najmocniej. Ale sobie zrobimy wszystkie. Leci tu. Jak się dobrze przyjrzycie, to cała ta uszczelka jest mokra, po prostu. Także trzeba będzie ściągnąć tutaj te wężyki sobie odłączyć, ściągnąć pokrywy zaworów, zerkniemy sobie do zaworów, jak to jest tu zrobione w silniku Slanzi modelu DVA1550, on ma 1550 pojemności, uszczelnimy sobie, zobaczymy do zaworów, no, taka ciekawostka, taki silniczek nietypowy, zobaczycie. Miała być drobna robota, a wyszło po prostu trochę więcej, bo ta rurka od smarowania, tak wyglądają rurki smarowania tutaj, klawiatura, ta góra jest całkiem od głowicy oddzielona, to jest aluminium, to jest żeliwo, no i tutaj cylindry, pompa, tu jak widzicie pompy się nie da przestawić jak chcemy lewo-prawo. Także tutaj kątu się zapłonu przynajmniej na tym nie ustawi. I sam napęd licznika idzie właśnie z tej oto tutaj przystawki przy pompie. Ale odkręciliśmy dlatego, że wyszła rurka, nie mogliśmy ucelować, mieliśmy zdjąć tą górę. Ale trochę sobie przyświeciłem latarką i zobaczyłem, że tędy, tam w głębi widać dziurkę, gdzie to powinno siedzieć i żeśmy ucelowali, bo na tym trochę ten latał bardziej, ten drucik. No i teraz jest tak należy, ale dopiero żeśmy też zobaczyli, że te druciki się trzymają tutaj w pokrywach. W pokrywach tutaj klawiatury. Tak wygląda wtryskiwacz w Bertolini. Tutaj są nawet symbole. I według tutaj daty te wtryskiwacze są z 2015 roku, z marca, czyli musiały być albo wymienione, albo sam już nie wiem, albo to jest po prostu jakiś numer, nie mam pojęcia, bo tu jest symbol CKBL73JB.2015 łamane przez 3, także nie wiem jak to czytać, muszę sobie to wpisać, zobaczyć w necie, tak czy siak już składam. Tam podkładka już nowa siedzi, dobrze, że mam tych podkładek. O, siedzi jak szpak na dorodny czereśni. Teraz trzeba skręcić tą obudowę. Ale zanim skręcę, to sobie tutaj powycieram trochę tego syfu. Tu jest czujnik ciśnienia oleju. No i nie za bardzo idzie się tu wkręcić jakąś wkrętką, bo chciałem sobie zegar zamontować, ale nie bardzo tu idzie wkręcić się. Także na razie sobie odpuszczę, ale temperaturę muszę zamontować, jakiś zegar temperatury fajny. Nawet tu z cylindrów gdzieś tą czujkę przymocować i tyle. Zobaczymy jak to będzie. Pompka pompuje. Nie pompuje, bo opór czuć. Także tak wygląda otwarty silnik Slanzi DVA czy DVL.
DVA 1550. Cylindry, głowice, klawiatury, pompa, pompka, filtr oleju. Także ja sobie go skręcam i go odpalamy. Sprawdzimy sobie teraz smarowanie, bo trochę na tym właśnie kulało. Ale on latał, tak mam mówiłem, także teraz powinno być luks. No i dobra, mamy poskładany już silnik. Znaczy poskładany, no skręcone to co było rozkręcone. Teraz próbujemy go dziargnąć. Pierwszy raz, zobaczymy czy się zapowietrzył czy nie. Tak oto wygląda silnik z Bertolini. Nie ma się czego bawić, bardzo proste. I silniczek poskładany mamy na gotowo. Tutaj wszystko podokręcane, nic się nie leje. A przynajmniej tak mi się zdaje, że się nic nie leje. Odpalony był, chwilę pochodził. Trochę się zagrzał. I nie widać było, żeby coś tutaj ciekło. Uszczelki podocinałem nowe trochę z tego kłonu. Niestety na razie jeszcze nie kupowałem Wiktora Reinza ani Dirko, bo niepotrzebne mi do takich drobnych robótek. Mam taki silikon trochę lepszy, czerwony, bo czerwony, ale trochę lepszy niż to najtańsze. Jak na razie daje radę, powiem wam szczerze. Ale pokażę wam, nie wiem czy tutaj, nie wiem czy już wam pokazywałem, ale pokażę wam zarąbisty patent. Tak wam pokazywałem, tutaj jest tak by filtr odmy, jakby coś w tym stylu, tak? I myślałem, że on idzie, wiecie, odma, idzie potem filtr tu. Nie, to jest separator. To jest odma z separatorem oleju. Choćby nawet szło tędy olej, to olej ścieka z powrotem do silnika. Zobaczcie, dzisiaj to dopiero odkryłem. Muszę tutaj leciutko powyczyszczać. O, żeby widzieć, czy się będzie sączyć, czy się nie będzie sączyć. Zobaczymy. O, i tutaj, patrzcie się, jest śrubeczka. Ja mówię, do czego to idzie? A to idzie, moi drodzy, właśnie od tego separatora. Tam ją widać. O, widać ją teraz. Idzie od tego separatora, z tego co. No pewnie, że tak. O, ręce sobie obrudziłem. Pewnie, że tak. Tu wychodzi od spodu. Idzie tutaj do bloku. Kurde, fajne rozwiązanie. Tutaj opary się dostają do
tutaj do filtra, a olej ścieka do silnika. I teraz jeszcze jedną będziemy, a raczej dwie rzeczy robić przy Bertolinim. Muszę tutaj opaski założyć na tą mini, na ten mini kompresor, żeby go tu ściągnąć lepiej. Tu już opaska jest gumowa dorobiona, żeby to uszczelnić tutaj, to wyjście kolektora. I będziemy sobie szukać długich świateł, bo no niestety nie ma. Nie wiem czemu. Przełącznik działa, a nie zaświecają się niestety. No nic, damy sobie radę. Tylko idę po opaski. Skręcimy sobie. Jaki to będzie rozmiar? Chyba coś takiego. Te największe. Zobaczymy. Czy to będzie to? I siódemeczka. Z tym muszę coś z wybuchem zrobić, gdzieś go schować. No i tego musimy naprawić, tą hydraulikę wreszcie. Zacząłem welkiem jeździć, bo już się ludzie interesowali, czemu nie sprzedałem, czemu stoi, bo sobie jeżdżę od czasu do czasu. Teraz zacząłem sobie właśnie nim jeździć. Akumulator z Bertoliniego zarąbałem, bo on akumulatora swojego nie ma, bo niestety padł ten oryginalny. No to wziąłem od Bertoliniego i jeżdżę już drugi dzień do pracy, sobie jeżdżę. Także to jest maszyna sprawna i bardzo wygodna, przede wszystkim bardzo wygodna. O, chyba będzie. Chyba nie, to za małe. Trzeba wziąć te największe. Te są 60. 40-60. Będzie trzeba wziąć te największe. Nic z tego nie wyjdzie. O, 50-70. A czemu ten klucz leży? A to jest ten z Sampusia do uniwersalnych. Tego razem traczka trzeba zatankować i pokosić tam podwórko, gdzie maszyny stoją. No i tego będziemy testować niebawem w kosiarce. Zobaczymy, co on pokaże, jak będzie chodził przede wszystkim. Trzeba teraz rozkręcić. O, i jakoś to przełożyć. Fiu, fiu, to nie będzie łatwe zadanie. Aha, tędy nie przełożę. Trzeba przez bezpośrednio tutaj przykładać. Dobra, zaraz się widzimy. A jednak nic z tego. Pasek nie dam rady założyć, ponieważ tam jest spornik. I ta guma już jest idealnie pod ten spornik, kurde, uszczelniona. Ejeju, jeju. Dobra. Muszę filtr wyciągnąć i tam silikona założyć. Tak, mam 60 do turbo. Będzie najlepsze rozwiązanie. Nie no, muszę te belki stąd wziąć, bo ja się kiedyś tu zabiję. Oj, agrodaj wolę serce. Laska mojej świętej pamięci dziadusia. No już. Ile będzie? 11 lat nie żyje. W 2013 roku zmarł. No, trochę go brakuje, bo dziadziu właśnie tu mieszka, w tym domu, gdzie teraz rodzice. I zawsze mi wszystko pomagał, finansował. Można było przyjść do niego, posiedzieć, pogadać o wszystkim. A tak to no cóż, ja już dziadków nie mam. Ani dziadków, ani babci, niestety. Takie życie. Nie no, dzisiaj sobie odpuszczam, bo już nie daję rady po prostu tam tego wszystkiego wyszukać. Ręce poobdzierał całe, bo trzeba wyciągnąć akumulator i jakiś mały włożyć albo prostownik podpiąć, żeby nie zajmował miejsca. I szukać, bo jest po prostu miszmasz pod tą deską.
Naprawdę mi masz. Podłączał mi się całkowicie włącznik. Masę i plusa znalazłem. Teraz muszę szukać kable, które idą do lamp. I najprawdopodobniej jutro kupię nową skrzynkę bezpieczników na bezpieczniki płytkowe. I zamontuję nową skrzynkę, bo już mnie ta denerwuje. Problemy same robi ta skrzynka na te zwykłe bezpieczniki, to jest stare. No, kierunki są. Także tylko światła mi zostały. Także to by było na dzisiaj tyle. Taki krótki filmik. Widzieliście, jak wygląda klawiatura w Bertolinim, jak to wszystko chodzi, jak to porozbierałem przez... No ale poprawiłem, tak, smarowanie teraz wróciło, uszczelnione są pokrywki od góry. I co? Zawory sobie sprawdziłem, są ok, także ich nie ruszałem, po prostu są dobrze ustawione. Wszystkie jednakowo, także git. Chyba tam mam 0,25 i 0,20, czy jakoś tak, już nie pamiętam. Także to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już zmierzenia ciśnienia w 60 hydrauliki i kończenia tej elektryki tutaj. Także widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć. Już mówili, że to będzie w końcu raj. Mlekiem, miodem będzie płynąć kraj. Bo czerwone wybielało, europejskie nadciągało. Ale skutków nie przewidział chyba nikt. Nagle w kraju za dużo ludzkich rąk, a w rolnictwie na alarm dzwon. Tylko jeden nam pomaga, kiedy kłody rzuca władza. I nie milknie jego głos. Ten kraj jest nasz.